Watch Newt 566. Witam, dziś pokażę, jak stworzyć wirtualne pulpity w systemie Windows 7 za pomocą programu DeckSpot. Jak wiemy, wirtualne pulpity możemy spotkać w systemach macOS bądź Linux, lecz w Windowsie dopiero się pojawiła ta opcja w najnowszym Windowsie 10. Aczkolwiek właśnie program DeckSpot pozwala na zaimplementowanie tej opcji w innych Windowsach, między innymi właśnie w Windowsie 7, ale aplikacja też, zaraz to pokażę, działa z XP, Vista 8.8.1, jest jeszcze wersja dla systemu 95, 98, ME, NT4 i 2000, także jeżeli chodzi o kompatybilność tej aplikacji, no to jest naprawdę dosyć ogromna. Więc klikamy, żeby pobrać program. I czekamy, aż się pobierze. Gdy już paczka pobrała się, rozpakowujemy ją za pomocą programu, na przykład WinRAR albo 7-Zip. I na początek odpalamy DeckSpot Common Controls, by zainstalować sterowniki do wirtualnego pulpitu. Zainstaluj i możemy uruchomić aplikację. W ten sposób pojawiły nam się tutaj cztery pulpity, przez które możemy się przemieszczać. I oczywiście na każdym pulpicie możemy sobie uruchomić inną aplikację. Na przykład tutaj bym uruchomił Explorator. Tutaj, nie wiem, Gimpa. A na czwartym na przykład... Oczywiście tutaj możemy zamknąć okno, dlatego że same opcje mamy tutaj. Możemy się właśnie przestawiać między pulpitami w ten sposób. Możemy otworzyć sobie katalog okien, jakie mamy uruchomione na danym pulpicie, czyli opcja znana właśnie z Windowsa 10. Możemy mieć podgląd ekranowy, pełnoekranowy na wszystkie aktualnie uruchomione pulpity. Mam akurat zminimalizowanego Gimpa. Możemy wejść w ustawienia. Możemy ustalić ilość pulpitów. Maksymalna ilość to jest 20. Pulpit początkowy, jaki chcemy, żeby się wyświetlał przy starcie systemu. Możemy też ustawić ostatni aktywny pulpit. Oczywiście język aplikacji. Priorytet procesu normalny, wysoki lub czasu rzeczywistego. Wygląd ikon. Tu możemy ustalić, o ile się nie mylę, skróty klawiszowe. Tutaj możemy wybrać wyświetlanie aplikacji. Jeżeli mamy kilka monitorów, to na przykład na jednym monitorze ma być tylko kilka pulpitów. Dla każdego pulpitu mamy również konfigurację. Możemy skonfigurować wszystkie pulpity lub każdy indywidualny pulpit, na przykład zmienić częstotliwość odświeżania. Możemy zmienić tapetę, na przykład dla każdego innego. Możemy uruchomić po prostu te funkcje, żeby ustawiać różne tapety dla pulpitów. Możemy też dla każdego pulpitu ustawić ikony, pasek zadań. Możemy ukryć, w sensie. Na przykład ukryjemy sobie na pulpicie trzecim ikony pulpitu. Stosujemy. OK. I zobaczmy. Tak, ukryły się wszystkie ikony.
Mamy również tutaj, możemy przemieszczać się między pulpitami w ten sposób. Bądź możemy zrobić taki podgląd pulpitu, że jeżeli najedziemy tutaj na prawo, to wtedy możemy się przemieszczać. I to jest, myślę, że bardziej intuicyjne, bo może to wygląda bardziej tak elegancko. Oczywiście też możemy to wyłączyć. Okta pulpitu. Jeżeli na przykład mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo okien, to możemy zobaczyć dokładną ich listę. No i o samym programie. Jest aktualna wersja. Aktualnie jest dostępna wersja 1.6.14. I można zakupić wersję Pro lub wysłać dotację, żeby rozwijać dalej program. Oczywiście sam program możemy również zakończyć. Tylko uwaga, co się stanie z aplikacjami? Aha, wszystkie, jeżeli dobrze zminimalizujemy wszystkie okna, to po czasie tutaj wszystkie wejdą na jeden pulpit. I oczywiście jeszcze raz możemy uruchomić aplikację i znowu będziemy mieć dostęp do czterech pulpitów. Lub jeżeli chcecie, możemy ustawić tych pulpitów oczywiście więcej. Na przykład ustawienia. Właściwie możemy mieć te 20 pulpitów. Tylko wtedy prawdopodobnie nasz komputer będzie bardzo, 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 bardzo obciążony. No i trochę przy dużo będzie tych pulpitów. Zobaczmy na podgląd pełnoekranowy. Tak, potem to już nie trwa aż tak szybko. Dlatego lepiej właśnie. Oczywiście, no, kto ma mocniejszy komputer, może sobie ustawić te 20 pulpitów, no ale i tak raczej większość z nas będzie korzystać z standardowych 4 bądź 2 czy 3. Tak. No właśnie, dokładnie, jeżeli mamy za dużo pulpitów, to może też utracić się kilka danych z nich. No i co? I oczywiście można zakończyć działanie programu. No i cóż, to by było na tyle. Jeżeli ten poradnik pomógłby w stworzeniu wirtualnego pulpitu na Windowsie 7, to zachęcam do komentowania, subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. No i cóż, dziękuję za uwagę.